myśmy byli, wszystkich co zabrali, to myśmy byli przeznaczeni na stracenie. Co jeszcze jest ciekawe, że to jest pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Czym dla mnie jest ten obóz? Jest miejscem, w którym okupant niemiecki walczył z polskością i z kościołem katolickim. To było przeżycie straszne i nic szło, nie ma, nic nie zostało po tym, tylko nerwy i zmarnowane dzieciństwo. Boję się słów Haftung, Weg, Raus, to mnie to brzmi. I wówczas pokazał na krzyżyk, który wisiał nad moim łóżeczkiem. I powiedział w ten sposób do mamusi: proszę zabrać krucyfiks, on tylko wam pomoże. Dzikie zwierzę zaatakuje, się naje i odchodzi. A tutaj właściwie wielu z tych sprawców to byli ludzie nienasyceni. Krzyczę ciszą nieogarniętego bólu, bo ból jest wielki w tym miejscu, ból jest. Nie można tego ogarnąć, ale chyba cisza w tym miejscu będzie głośniejsza niż sam krzyk. Niemiecki obóz koncentracyjny, dosłownie, w Działdowie.